Konkretnie się pobawiliśmy, popiliśmy. Pierwszy wjazd i od razu kto? Tedunio, człowiek. Cóż poradzić? Lecimy z tym. Dobrze, 10 godzin, że mnie jechał, kurwa. Nareszcie z nami. Cześć, siemano, łokieć ci pa kolano. Jak tam kolano właśnie przebiegło? Dobrze. Kolana w porządku, jak widać. Ale wszystko jest gej. Ale w porządku. Pozdrawiamy, Szarkowie pozdrawiają tak. Swojego kefa. No. Czekaj, raw. Dotarliśmy do Hradec Kralowe. Każdemu zadaję to samo pytanie. Co pamięta, bo jest to 15 edycja Hip Hop Campu. Pytanie jest jedno do wszystkich skierowane, a brzmi ono tak. Jakie masz najlepsze wspomnienie, najciekawsze, najśmieszniejsze z momentu swojego życia, gdy miałeś 15 lat? Więc przypytajmy naszych kempowiczów. Często są to moje kochane ziomki, których niejednokrotnie widzę tylko przy tej okazji na kempie. Także zapraszam do oglądania filmiku. Pamiętam, kiedy miałem 15 lat, to było 20 lat temu. Teraz mam 35 lat, jest 15 edycja Hip Hop Camp. A 20 lat temu byłem w Swojanowie w Czechach i wtedy spróbowałem piwa Litovel. Wtedy też zobaczyłem, że w Czechach w lato zazwyczaj świeci słońce i nie pada deszcz. To zmieniło moje postrzeganie świata i sprawiło, że po 20 latach znów jestem w Czechach, w Hradec Kralowe. Z wielką przyjemnością spędzam tu wakacje. Aloha. Żadne, zupełnie. Nic? To było tak dawno, że to jest... Papierosy już 2 lata paliłem. Mogę jednym słowem? A dwoma? Jeden. Hip-hop. Jak miałem 15 lat, to słuchałem oporowo NWA. Byłem mega fanem. Miałem taki żółty piórnik. Taki ala skórka. Tubka. Otagowany w NWA, oklejony. To było to. I jeszcze wtedy bodajże grałem swój pierwszy koncert razem z Ostrym na trasie na wylot Fisza. Hip-hop cały czas. Taśmy. Kasety z rapem. Nie wiemy, które nie. Tego złe, ale później dasz mi pokutę.
Na podwórku terapluta ze mną moja grupa. To na moja grafika. Wolne stryle w cieniu wieczorów. Po prostu swoich mamy respekt. Jeszcze bierzemy sami. To nasza nisza. Tak tam? Japonia w Teksasie? Japonia w Czechach. Podkręć muzykę na podwórku. Terapluta ze mną moja grupa. To na moja grafika. Wolne stryle w cieniu wieczorów. Po prostu swoich mamy respekt. Jeszcze bierzemy sami. To nasza nisza. Rap z boiska to muzyka podwórek niejebanych salonów. Ty jak pragniesz salonów, nie dotykaj mikrofonu, ty! Można sobie samoobsługowo nalać wina. Jacek zademonstruje, pokaż Jacek. Podkorek się podczepiamy i lejemy. Pragniesz złota, nie bądź taki Salomon. Wyglądasz jak Filemon, a twoja gadka to kondom. My zrywamy skalp jednym ruchem pióra. Daj mi tylko beatbox, możesz nie włączać sura. Od lat gramy hip-hop, chuj nas koniunktura. To muzyka podwórek, którą słychać dziś w klubach. Muzyka małolatkich snów, ich spełnienia. Muzyka przemyślanych słów wtedy i teraz. I nawet kiedy nagrywamy hit, to na lata. To nie hit tego lata, ty weź wypierdalaj. To lata w bramach na audio MP3, bo dzieciaki nie mają siana na audio CD-czki. Nie mają siana, ale styka im na teczki. To logika gry, czytaj logika osiedli. To muzyka podwórek, klubu, bram. Dla dobrych i złych dzieciaków jak ty i ja. No dobra, więc moje skojarzenie jak miałam 15 lat, to na pewno był taniec. Bo w tym wieku jakoś tak już się mocniej zaczęłam rozwijać tanecznie. Stworzyłyśmy swoją grupę, z którą też przyjechałyśmy później na kempa. Więc myślę, że bardzo takie taneczne, muzyczne skojarzenia mam z wiekiem 15 lat. Jak miałem 15 lat, to pierwszy raz przyszedłem nawalony do domu i otwierałem klamkę głową. I pamiętam, że wtedy moja mama do mojego taty powiedziała: Jarek, Michał jest pijany. I to mi się kojarzy z moim 15 rokiem życia. Wszyscy jesteśmy z tej samej winy. Popełniamy błędy, bo życie ma zakręte. To jest logiczne. Drugie jak drzewo, wiemy, ja lubisz tym nasz rasy. I trafisz takie czasy. Życie to twardy orzech.
każdy orze, jak orze, a ty popierdło. O mój Boże, masz pretensje i wyrzuty, ty durny, wie zakuty, jesteś tak potrzebny jak hotobuty. A on mi na to, skąd pierdolisz na to, to ty jesteś matą, jak cię tu odwodni. Powiedz mi tak, żeby wszyscy byli zgodni, co by tu robić, odkąd powstało życie. Co, jak miałem 15 lat? To pamiętam, że jak się bawiliśmy w komandosów z kumplami na osiedlu i wchodziliśmy na jakąś taką budowę, gdzieś tam przeskakiwaliśmy w trakcie budowy po jakichś rusztowaniach i rusztowanie się pode mną zawaliło i spadłem jazdą z rusztowaniem piętro niżej. No i było w sumie, tak pamiętam, że lekki szok, ale potem się zebraliśmy i w sumie tak miło to wspominam. No, na szczęście się nic nie stało, była chwila strachu, ale naprawdę emocje były i mimo wszystko to dlatego wspominam. Do dziś mimo, że takie w sumie nic, no ale taka zabawa. Pozdro dla wszystkich kampowiczów. Hasło jest proste. Miałem 15 lat, wtedy w przyszłości widziałem. Był on dla mnie wszystkim, co miałem, ten mój 15-letni świat. 15 lat, tak, w starym podziale, jestem wtedy w 8 klasie. No to jest ten moment, kiedy doznaję transformacji. Kiedy ciężka muzyka już mną zawładnęła, ale poznaję takie rzeczy jak Judgment Night. Jestem z tej grupy osób, która na przykład dzięki tej jednej płycie Judgment Night spojrzała na świat jeszcze przez inny pryzmat, a wręcz ten drugi pryzmat otworzył im się bardziej. Więc okazuje się, że nie chciałem wrzeć mordy jak chłopaki ze gitarami. Nagle się okazało, że można złapać za mikrofon, zrobić to inaczej. Judgment Night, House of Pain, Beastie Boys. Beastie Boys na początku słuchanie dla tych ciężkich kawałków. Dopiero później przewijałem na kasyciaku do tych rapowanych kawałków. Tak, dla mnie chyba hasło 15 to jest ten moment transformacji. Trzeba było dokładnie się skupić, który to jest moment. Czy ja 14, czy 16 już miałem? No tak mi się kojarzy z tym właśnie, że to chyba 15, to idealny moment, kiedy zwykła fascynacja zaczęła przerażać się w miłość do rapu. Yo, cash man's down, it's revenge mode. I gotta level my level so I don't explode. I gotta stay focused, put on a killer face. Figure how to get them all in the same place. Fly thinking it's all about the strategies. I look down at my bag and see a stack of cheese. Start making calls, buying artillery. Landmines and shit, niggas is killing me. Aiming for the block where all the magic happens. Call 911, report a kidnapping. Fuck a Glock, 100 shots from the UWOP. Let's bring it back to them blocks off of new lots. Who a cop, nigga? I started from the shoebox. You grew a lot, but I schooled you how to do drops. In my tube socks, spraying from the rooftop. 92 props, banging from my blue tops. It's me and you, I, Biggie vs. Tupac. You forgot? I'm the one to let you rock. Yellow brick squares, yeah, nigga, I'm the whiz here. Can never fear, fuck boy, you just live here. Kill your kids here, put you in a wheelchair. And leave you there with that ice grill scare, Tony. You know me, one and only. The ruler, Ukanuba, do my dolo by my lonely. Motherfucker. This me, nigga. You know that work I put in. You really feeling yourself? Should've stayed gone, motherfucker. Rise came quick, like he's supposed to. I'm going post to. Caught a gang member, blew him by a coast to. Brains all over the block, it's hot. Crooked cops running up on the gang, you see my plot. They about to meet in the street where the bomb's set. Detonate like a war vet. And check, stuck behind cars, blowing ARs. Block lines popping, bodies dropping. I'm taking out kneecaps and anyone standing. Perfect time, perfect planning. I'm filling funeral homes with graves, no surprise. GFK, the only one to survive. Yeah. Fuck the niggas, man. You know what I mean? Straight up and down. Cause when the real kids come at you, nigga, it's over. To the raven, and then I'm gonna go for the raven. I'm gonna
I was 15, there were just 3 parts of Star Wars. That's for first. And the other point, when I was 15, I went to a concert in Berlin. Public Enemy, Run MC, Derek B, and Derek B had this DJ from the States, DJ Scratch from EPMD, and he did a showcase there, and all the spots was on him. Crazy. And that, from that point on, I wanted to do exactly that showcase performance DJing. That was the one moment, and that was when I was 15. Co robiłem, jak miałem 15 lat? Nic w sumie ciekawego nie robiłem. Jarałem non-stop jointy z kolegami i marzyłem o tym, żeby mieć kiedyś dużo pieniędzy i być bogatym i żeby być szczęśliwym człowiekiem tak naprawdę. W zasadzie to wszystko, kurczę. To tu jakiś nowy specyfik widzę. Jest nowy trunek, kurwa, LAD. Wychodzi na rynek. Normalnie, kurwa, 37,5%. Ale to tylko, z tego co słyszałem, to tylko o Kazynie na Hip Hop Campa. Tak, to jest ogólnie... premiera teraz na kempie akurat tego alkoholu, to się pojawiło tutaj z nami. Tak, to jest właśnie ogólnie pomysłodawca tego trunku, nie, i przedstawiciel, także on opowie więcej. Zachęcam, no. Lipton, sommelier, znawca alkoholi, win przede wszystkim. Już mogę o tym powiedzieć, no, voltage jest fajnie zbalansowany, mamy tą głębię w smaku. Na pewno można tym alkoholem się bawić, tak? Na drugi dzień się budzimy, bez bólu głowy. A jest to czeska kolaboracja, tak? Czesi tam mają 20% udziału w tym wszystkim. Jednak większość... 20% udziału większość, no, większość jest tutaj naszego polskiego wpływu. No tak, ale czy to pytanie jest jedno, czy to dobrze wchodzi ten voltaż? No to wchodzi, bo my mamy morze, Czesi nie mają morza, oni na 20% swoje, z racji nie ma tego nieprzytania dostępu do morza, Polska ma morze, więc musimy swój rum robić, LAD, proszę bardzo. Polecamy, niedługo się pojawi w sklepach, tych dobrych z alkoholem. No, jakby ktoś miał wątpliwości, że to jest na serio, to nie jest na serio, ale na Hip Hop Campie zawsze wszystko jest możliwe, aj. Paską możemy sobie przejść tu, ale tam już nie. Dlatego pójdziemy tam. Pedal music like dope, baby. Yeah. Fat gum. What you know about photocopy CD labels? They will photocopy flyers in the city of angels. Hitting every open mic up early just to sign up and line up to catch a show with big name lineups. I would study every rap act, thinking I could smash that, hoping I could get the chance to do my own tracks. I'm back up till it's sun up, then right to my day job. I'm right in my boss face. Fuck it, I'm late, dog. Fire me and find somebody else to work stock room. 10-hour shift, no lunch, to my bedroom to record it, mix it, bounce it, and burn it. And I'm hitting up the DJs like my man is murderous, while I'm stuck between a gang ties and a gang life, trying to walk right so I don't end up in wayside and end up not alive. And every single time I hear a kick snare bass, it hurt not to rhyme like my man Fat Gums while he up in that classroom trying to stay focused when he opened that textbook. And every pen tap is a boom bap hit. He's fighting dropping out to make that hip hop shit, but that's the struggle, I guess. Man, we pedal for sense, we pedal music on the side to hopefully make rent. Bamboo been through it, Fat Gums going through it, but the fact you listen ain't gonna keep us making this music. Można sobie poradzić normalnie, nie trzeba wcale kupować wszystkiego na budzie, można na swoim kurczę poletku, patrzcie jak my to właśnie ładnie robimy. Na obiekcie. Siebie na obiekcie można. Ławeczka zorganizowana. Na oponie, proszę bardzo. Polak potrafi. Jest na oponie, a jak? Kto ma taki luksus? Nikt. To jest tylko tu. Czerstwy chleb. Ale czy na pewno jest czerstwy? Czerstwy chleb, czyli świeży, aby ktoś nie wiedział. Owoce, warzywa. Owoce, warzywa i najważniejsze,
Bożko. Bożko pływa. Jest tutaj, chłodzi się w cieniu. Jest. Jest Bożkow. Znaczy, tu zemak dokładnie. Parówki? Nie, to nie parówki, to karkóweczka. Nie, aprów, słuchajcie. No mówię, no. Aparów? 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 O! Sytuacja opisuje, jak to się dzieje. Jechał na grilla już właśnie tego. Posmażają się steaki. Steak musi być. Jason, pokaż teraz w barze, co słychać. Opisuj, co tu jest. Mogę powiedzieć kilka słów. Czasowej lodóweczce, którą sam skonstruowałem. Pokaż. To jest bardzo ciekawe, po prostu porozcinane butelki mamy z lodowatą wodą, a w środku sami możecie zobaczyć. Tu zemak. No i jak to wiadomo, na kempie trzeba sobie radzić ze wszystkim. Także takie problemy a też trzeba rozwiązywać. A tu jakieś złote bażanty jeszcze widzę. O, to jest moje ulubione piwo generalnie. To jest słowackie piwo, bardzo dobre, polecam. 11 koron, tylko w Czechach i na Słowacji. Kanapka z kaciupem jako aperitif przed grillkiem. Przypiliło, Jacka przypiliło już z głodu, nie może. Appetizer sobie wali. Że jak lubi, to może, znaczy jak może, no to nikt mu nie zabroni. Przed zawodami trzeba się nawodnić, potańczymy dzisiaj. B-Boy Lipton dzisiaj reprezentuje ogólnie 1 versus 1. Sam siebie. Jak się przygotowujesz? Mentalnie. Lecimy. This is how we do. Put your hands in the air. This is how we do.
we do. Click, click, click. Good night. Yo, if I shine, you shine, shine. If I shine, you shine, shine. Got me thinking about my life seriously. Keep it real continuously. Before I slip into blackness, I'm prepared for combat. Yeah. Protect my dome, cause that's where my home's at. Crack my windows and hail as the mist flows. Build up momentum and a shock. This is how we do. This is how we do. Every day, all day. This is how we do. This is how we do. Spend the money, no. This is how we do. This is how we do. Every day, all day. This is how we do. It go click, 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 click at night. This for my one and two and one, two. Yeah, break breaks deep upon my champ plus four. Niggas drowning in black and stretched on the floor. Breakfast to serve the killer, kill him from the side. All by God, I'm in my war, I want to die. Watch the thin line of rap and reality. Get yourself hurt, even cause fatal casualties. Speak, speak, let me explain. What? This ain't no game. The words you talk, I have you coming right about your frame. You understand where I'm coming from, slam. Walk down the state of mind that I'm trapped in. If you wanna see me, at the city. Keep your actions real, everything I be, I read. Who's he tell him? With your mind, you want them on the top for shot. Look, I'm the roof, really ran my way to get hot. Had to relocate, update with my inner. Build and destroy when I step in the center of the cypher in the night. Who wrote tight, my who can't click, no doubt that's right. And you're thinking a sad him, asking me to stop. Siedzimy sobie z Liptonem na dachu jednego z hangarów. Fajny widok. Tu nieopodal jest nasze kępowisko, nasze obozowisko. A tutaj troszkę widać całego festiwalu teren. Tam są słynne favelasy na końcu. Tam z tyłu za moimi plecami właśnie są favelasy, czyli kemping dla całego świata. Dużo różnych rzeczy tam się dzieje. Opowiadać na pewno. Tak naprawdę powinniśmy tam iść z kamerą, ale ja nie jestem do końca przekonany, czy tam trafimy finalnie. Bo jest to duże ryzyko, ale może na chwilkę tam pójdziemy. Rzecz jest taka, że cały czas chodzimy, spotykamy jakichś znajomych. Jest fajnie, no, żal wyjeżdżać ostatni dzień już. No ale to nie jest pierwszy nasz camping i ostatni, więc to jest po prostu camping. Tu się życie toczy własnym rytmem, co może potwierdzisz chyba, co? Nie no, jak się wpada, to już jest ten cały klimat i ciężko stąd wyjeżdżać, tak? Ciężkie serce naprawdę to miejsce opuścić. No, ale na pewno wynieśliśmy tutaj jak zwykle nowe doświadczenie, bo zawsze czegoś nowego się uczymy, dowiadujemy. No, także nowe lecimy. Znajomości, nowa płyta powstaje, tam masz sąsiada. Tak, nasi sąsiedzi całą noc ostro walczyli, zresztą w filmiku będzie się wypowiadał jeden jegomość i zobaczycie zresztą. No, co tu dużo gadać. Jak miałem 15 lat, to pisałem pierwszy raz kawałek, swój pierwszy hip-hopowy, rapowy tekst, że tak się wyrażę. I było to na stolikach tak zwanych, na osiedlu, obok bloku i było to z kolegą, który miał trochę inne, zgoła inne poglądy niż ja, a mianowicie bardziej wierzył w nacjonalizm i kapitalizm niżeli kapitalizm. I to było chyba wtedy, jak miałem 15 lat. I oprócz tego tańczyłem breaka i zakochałem się w tej muzyce, w tej kulturze, już trochę chyba wcześniej nawet. Więc to chyba było to, co się wydarzało, jak miałem 15 lat. Kurwa! Dziękuję. Jak miałem 14, to zaczynałem pić alkohol. Ale jak miałem 15, to nie robiłem jeszcze tego, o czym myślimy oboje. To robiłem rok później, ale kurwa, jak miałem 15 lat, nie, nic przełomowego się nie wydarzyło. Kierujemy się w stronę faweli i to jest chyba ważna rzecz, żebyśmy to pokazali, bo to jest ciekawe doznanie estetyczno-mentalne, więc tutaj może się niektórym zmienić światopogląd, więc skierujemy się tam. A tu jak ten food house, który... No tutaj no muszą jakoś pożywiać tych wszystkich tutaj młodych adeptów sztuki filmowej. Zaraz przekonamy się, kogo zaraz spotkamy znajomego, bo na pewno kogoś spotkamy, bo to tak jest, że jak jesteś na kempie, to za chwilę ktoś się wyłoni. Karmangulo. Chipsy, nie? Chipsy z banana chyba. Na.
Siema, siema. Ktoś tam? Wideo? Wideo. Wideołujesz? To się kameruje już? To się kameruje. To jest mega zajebiście. No bo jest. Jest. Szkoda, że już się kończy, ale... mega. Ale za rok też tu będziemy. Zobaczymy słynną fawelę, jak to wygląda w tym roku. Aż sam jestem ciekawy. Nie, jeszcze tak nie zapodaję. Powiedział, za chwilę wejdziemy w strefę zon, gdzie są kurde to i to jednym przy drugim. I tutaj mówię, że nie da się na kamerze oddać zapachu, tak? Jedynie ja coś pokażę, tylko fragmencik inscenizacji całej. Pokażę coś tutaj, jak to wygląda. Okay. Nie wiem. Jakoś weszliśmy dzisiaj, od razu jesteśmy na jakiejś imprezie tutaj prywatnej, zamkniętej, ochrona, nie wiadomo co się dzieje. Idziemy dalej. Więc tak jak mówiłem, wchodzimy na fawelę i od razu się coś dzieje. To są wymowne sceny, tak naprawdę. To mi niech posłuży za komentarz stanu rzeczy, bo to jest stan umysłu, bo co się wszystko dzieje. Tam na tę kamerę, haha. Zawinęli Marka. Marka przyjechali. Marku! Olego! Bra, hip hop man. Już zawijamy niestety z kempa, jak zwykle zajebista impreza, już kolejny raz, chyba już 8 w tym roku, kurde, no konkretnie się pobawiliśmy, popiliśmy, no i co, lecimy dalej z koksem, nie, widzimy się w następnych odcinkach, KM 2016. Uważamy za zamknięty, także widzimy się w następnym filmie, yo.